Niepłodność stanowi coraz większy problem we współczesnym świecie. Wielu małżeństwom pomimo starań nie udaje się poczuć dziecka. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy niepłodność staje się chorobą cywilizacyjną. Zapraszam. Małżeństwa, które starają się o dziecko, z wielkim bólem przyjmują każdą kolejną nieudaną próbę poczęcia. W bardzo szybkim czasie dochodzą do wniosku, że najprawdopodobniej są bezpłodni. To bardzo błędne myślenie. Przede wszystkim warto rozróżnić niepłodność od bezpłodności. Są to dwa różne problemy dotykające ludzi w wieku rozrodczym. Niepłodność jest niemożnością zajścia w ciążę bez jakichkolwiek zabezpieczeń przez rok, przy systematycznym współżyciu od 3 do 4 razy w tygodniu. Zaś bezpłodność to trwała, anatomiczna lub hormonalna niemożność zajścia w ciążę. Dotyczy kobiet i mężczyzn, u których nastąpiło nierozwinięcie macicy czy jąder lub doszło do trwałego ich usunięcia. Obecnie w Polsce z problemem niepłodności boryka się około 1,5 miliona par. Trudności w poczęciu powodują, że niepłodność zaczyna być nazywana chorobą XXI wieku. Pamiętajmy jednak, że niepłodność to nie choroba. Niepłodność jest objawem wielu różnych chorób i nie dotyczy wyłącznie kobiet, ale również mężczyzn. U kobiet trudności w poczęciu mogą wiązać się między innymi z problemami z tarczycą, ze wzrostami w obrębie macicy czy jajowodów, endometriozą, zespołem policystycznych jajników, problemami immunologicznymi czy na przykład insulinoopornością. U mężczyzn mogą to być między innymi stany, zapalny jąder, prostaty, problemy z hormonami czy zła jakość nasienia. Przyczynami niepłodności mogą być również czynniki środowiskowe, takie jak nadmierny stres, brak snu, nadużywanie alkoholu, tytoniu, innych używek czy nieprawidłowa dieta. Blisko połowa par, która zmaga się z niepłodnością, ma duże szanse na naturalne poczęcie już w drugim roku starań. W takiej sytuacji lekarze zalecają, aby para dokonała raptem lekkiej korekty swojego stylu życia. Współżyła regularnie, tak by w niedługim czasie doszło do zapłodnienia. W czasach, gdzie sporo osób prowadzi siedzący tryb życia, powinniśmy zadbać również o umiarkowany wysiłek fizyczny. Pamiętajmy jednak, że nadmierna aktywność również może zaburzyć płodność. Pary z trudnościami w poczęciu po roku nieudanych starań należy objąć odpowiednim wsparciem i diagnostyką, którą powinno podejmować się równolegle u kobiety i u mężczyzny. Statystycznie problem z płodnością rozkłada się po połowie, na mężczyznę i kobietę. Istnieje grupa małżeństw, która pomimo dobrego stanu zdrowia ma trudności z zajściem w ciążę. Część z nich może mieć problem na podłożu psychicznym. Właściwym krokiem jest w takiej sytuacji podjęcie terapii psychologicznej. Starając się o dziecko, trzeba pamiętać, że należy zadbać o każdy aspekt życia mający wpływ na płodność. Począwszy od zdrowego stylu życia, prawidłowej diety, suplementacji, niektórych leków, np. kwasu foliowego, ograniczenia stresów czy używek. W razie zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów, należy zgłosić się do lekarza. Szukanie przyczyn jest dla małżonków bardzo trudne, czasochłonne i kosztowne. Warto wspomnieć, iż naprzeciw tym potrzebom wychodzi naprotechnologia. Jest to metoda leczenia niepłodności, która w sposób etyczny pomaga małżonkom pragnącym powiększenia rodziny. Pamiętajmy jednak, że małżeństwa przeżywające trudności w poczęciu bardzo silnie odczuwają stres i lęk przed brakiem potomka, a także ból związany z tą sytuacją. To bardzo trudny czas obarczony konfliktami w relacji. Dlatego warto otoczyć ich odpowiednim wsparciem, bez oceniania, krytyki czy nieustannych pytań o dziecko, gdyż tego typu komentarze powodują nie tylko zdenerwowanie, ale na nowo otwierają rany związane z nieudanymi próbami poczęcia. Jak zawsze tematy dotyczące niepłodności umieszczę Wam na dole w opisie filmu. Jak zawsze również zapraszam na naszą stronę internetową, na fanpage'a na Facebooka oraz do subskrypcji kanału na YouTubie. Pamiętajcie, że możecie również wesprzeć nasze inicjatywy poprzez fanimani.pl. Do zobaczenia.